Witam, pasieka Gutek. Tu mam przeglądzik ula z poliuretanu, zimowany był na dennicy osiadkowanej. Jest 28 marca. Widać, że pszczoły na wlotku wentylują. Miały podane wodę z probiotykiem i z ziołami. I ciasto cukrowo-pyłkowe. Ranek mamy teraz, kilka dni temu było podane ciasto, więc rozwój jest ostry. Zobaczymy, jak ranki. No coś pszczółki widzę przyniosły, trochę na kropu, wszystko się leje. Budują, budują. No, pokarmu jest dużo. Widzę, że coś doniosły. Jest czerw, trochę czerwią ze sklepionego, ale też są jajka i larwy. O, tu dobrze widać. O, tutaj też widzę, że pszczoły nie mają miejsca na nakrop. Tu pszczoły wygryzające się. Tutaj to świecące to pokarm składany. Larwy i jajka. Tutaj to samo. Czerw. O, jest matula biała z tamtego roku. Tu też jest odkład. Na trzeciej ramce. Czerw na czwartej ramce. Dużo pokarmu. Czerw na piątej. Pszczółki dzisiaj noszą nakrop, bo jest bardzo gorąco. Mamy czerw, larwy i jajka dalej, pyłek i pokarm. No tu mamy kół, dużo pyłku. Pyłek, pokarm. Tutaj to samo. Noszą.
tu ją odsklepiłem. To pokarm, pokarm zimowy, żeby go spożytkowały. Mamy czerw na 2, 3, 4, na 5 ramkach jest czerw. Czerw, jajka i pokarm. Także donoszę. Jedną ramkę z pokarmem przeniosłem tutaj. Także tu mamy czerw, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ramek, jedna osłonowa, pełna pokarmu i jedną dodałem taką dodatkową, jakby przybytek był, żeby nie zalało sobie gniazda, bo widzę, że bardzo dużo naniosły tego nektaru na kropu. Pierzgi. A dzisiaj i wczoraj to wszystko się sypie, leje. Na pewno spożytkują, a jedna ramka będzie taka jako osłonowa, bo nie mam zatworu. Silna rodzina. Także dziękuję bardzo.